Witaj, nazywam się Marcin Kokoszka i witam Cię na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. Dzisiaj opowiem Wam o ulubieńcach maja. Tak jak już to jest trzeci film z serii ulubieńców, na razie kontynuujemy tą serię i na razie nie mamy żadnej łatwej nazwy. Natomiast kontynuujemy sobie zgodnie z trendami, jakie są na YouTubie i raz w miesiącu dodajemy taki film właśnie o ulubieńcach. I zaczniemy sobie od ulubieńca numer 1. I pierwszy raz na kanale występuje w marynarce. A to dlatego, że na zakupach byłem ze stylistą osobistą Aleksandrą Franczak-Biś, którą serdecznie polecam. Z Olą na zakupy tak naprawdę chodzę już od około 5 lat i no, w momencie, kiedy zacząłem z nią chodzić na zakupy, to zdecydowanie zmieniła się moja garderoba. I mimo że Ola mówi właśnie, że ewolucja, a nie rewolucja, to te pierwsze zakupy to chyba jednak troszeczkę tak było. Oczywiście mogło być dużo bardziej, ale później już krok po kroczku dokładaliśmy kolejne elementy garderoby, tak żeby no, wszystko było fajnie. Teraz mieliśmy taką chyba najdłuższą przerwę od początku, kiedy robiliśmy razem zakupy. No i rzeczywiście trochę się tam wyszaleliśmy na tych zakupach. Uzupełniłem garderobę, jestem bardzo zadowolony, żona zadowolona, także rewelacja. I tutaj no, muszę bardzo polecić Aleksandrę. Mam nadzieję, że nie polecę tak bardzo, że następnym razem będę musiał czekać jeszcze dłużej na umówienie się z Olą, ale muszę przyznać, że rzeczywiście no, zakupy z Olą są super zarówno przyjemne, jak i szybkie i wszystko później fajnie do siebie pasuje, więc jeżeli macie takie skille jak ja, jeżeli chodzi o sposoby ubierania się, to zdecydowanie polecam zakupy z Olą. Druga rzecz, no to tak jak w poprzednich, to jest różnych kategorii, tak jak sobie polecamy, to szkolenie. W tym miesiącu byłem na kilku szkoleniach i takie najmocniejsze, zarówno tak technicznie, jak i wiedzy, merytorycznie, dwudniowe szkolenie z niebezpiecznika z informatyki śledczej. Muszę przyznać, że chyba odstawałem od reszty grupy trochę, jeżeli chodzi o taką wiedzę stricte informatyczną, natomiast no, muszę przyznać, że bardzo mocne, merytoryczne szkolenie, ale też super poprowadzone. Mnie najbardziej interesowała umiejętność odzyskiwania danych z dysków, ale to był tylko jeden z modułów, gdzie uczyliśmy się całej właśnie informatyki śledczej. No i tu muszę mocno polecić zarówno jakby samą firmę niebezpiecznika, no i to szkolenie, które było właśnie prowadzone z informatyki śledczej. Także tutaj też mega dobrze i na plus. Kolejna rzecz, która jest do polecenia, tu już przychodzimy dużo bardziej rodzinnie i tak wypoczynkowo, no to w mini zoo w Zbrosławicach, to się nazywało Park Wilkowice, tam byliśmy w mini zoo z dzieciakami, w weekend się wybraliśmy ze znajomymi i było fantastycznie, gdzieś pochodziliśmy, pooglądaliśmy te zwierzątka, wszystkie fajne na Śląsku, więc no blisko nas i za każdym razem, kiedy widzimy takie, czy to jakiś fajny widok, czy jezioro, czy właśnie takie miejsce, to zawsze mówimy, kurczę, tak blisko nas, takie fajne rzeczy, czasami za granicę gdzieś się jeździ, podziwia się jakieś fajne rzeczy, a nie docenia się tych rzeczy, które mamy kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów od siebie i to jest takie miejsce, które też warto polecić, bo naprawdę bardzo zadbane, bardzo eleganckie. Wydaje mi się też, że takie nowe, świeże miejsce. Wcześniej o nim nie słyszałem, nie widziałem go, więc no może teraz kwestia tego, że jest dzieciak, także to też może być tak, że więcej teraz widzę takich miejsc, natomiast bardzo fajnie zadbane miejsce z ekstra, super smaczną restauracją, właściwie smacznym jedzeniem w fajnej restauracji, więc tutaj muszę też polecić i te mini zoo, i restauracje, które jest zaraz obok, także wszystko bardzo fajne miejsce, zaraz obok, zresztą też były akurat zawody w jeździe na koniach, także też no, moja żona akurat uwielbia konie, także jest no, super miejsce, tu mogę zdecydowanie polecić. No i ostatni takie polecenie, no to polecenie właśnie już z poprzedniego właściwie miesiąca i wtedy mówiłem, że mam nadzieję, że Avengers i to będzie ulubieniec miesiąca i teraz potwierdzam, jest tak zdecydowanie, także no właściwie to będzie film, który dwa miesiące z rzędu jest ulubieńcem, bo zdecydowanie jako fan Marvela muszę przyznać, że dobra robota i no mi zdecydowanie się podobało. Także to na tyle, jeżeli chodzi o ulubieńców miesiąca maja. No a za miesiąc opowiem o kolejnych moich przygodach i tym planuję wakacje, także mam nadzieję, że coś z zagranicy też tym razem poopowiadam. A może coś po prostu innego. Zobaczymy, co będzie za miesiąc. Na razie to już wszystko. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, zróbcie to teraz. Zachęcam, zapraszam i do zobaczenia w kolejnym wideo. Hej!